ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy rozważanie Bożego Słowa na temat chrztów. I zauważyliśmy, że w Biblii występują trzy chrzty. Pierwszy z nich to chrzest wodny, drugi z nich to chrzest w Duchu Świętym albo Duchem Świętym i trzeci chrzest, może najbardziej tajemniczy, to chrzest ogniem. My rozpoczęliśmy od tego pierwszego, chrzest wodny. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy akurat w przededniu chrztu wodnego, który się w naszym zborze odbędzie 6 października. I poprzez to, co mówię, chcę przekonać tych, którzy są może jeszcze nie przekonani, a utwierdzić w przekonaniu tych, którzy być może się już ochrzcili, ale mają jakieś niejasności, wątpliwości, czy powinni byli to zrobić, czy też nie. A więc mówimy aktualnie o chrzcie wodnym. Później będziemy mówić o chrzcie Duchem Świętym, no i na koniec, w odpowiednim momencie, będziemy mówić o chrzcie ogniem. Dzisiaj chcemy się zastanowić nad dwoma pytaniami, nad dwoma tematami. Jakie jest duchowe znaczenie chrztu? A potem, jeśli czas na to pozwoli, zastanowimy się, czym chrzest nie jest. Bo też co niektórzy ludzie chrztowi wodnemu przypisują jakieś dziwne prawdy, o których Biblia nie mówi. Więc w związku z tym trzeba sobie będzie wyjaśnić, czym chrzest tak naprawdę nie jest, czego Biblia nie mówi o chrzcie wodnym. Natomiast chcemy się w pierwszej kolejności zastanowić, czym chrzest jest, a potem czym chrzest nie jest. Więc w pierwszym rzędzie chrzest wodny, drogie siostry i drodzy bracia, jest aktem posłuszeństwa. Chrzest wodny jest aktem posłuszeństwa. W Ewangelii Mateusza, Ewangelii Łukasza, w 7 rozdziale Pan Jezus powiedział tak, czy jest tak napisane. W 7 rozdziale Ewangelii Łukasza, w wierszu 30, jest taki oto zapis. Nie Pan Jezus, a Jan Chrzciciel, jako że On chrzcił w wodzie, tak się oto wypowiedział. Pod adresem faryzeuszy, uczonych w piśmie, no i innych. Co powiedział? Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili czym? Postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez Niego ochrzcić. A więc chrzest to nie było jakieś widzimisię Jana Chrzciciela. Chrzest to nie było nawet jakieś widzimisię samego Bożego Syna Jezusa Chrystusa, ani żadnego z uczniów Pana Jezusa. Z tego wersetu wynika, że chrzest był postanowieniem samego Boga, a więc Boga. Natomiast znaleźli się nieodpowiedzialni ludzie. Powiedziałbym, zarozumiali ludzie. Należeli do nich faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy lepiej wiedzieli niż Bóg. Lepiej wiedzieli niż Jan Chrzciciel w ich przekonaniu. I w związku z tym nie dali się ochrzcić. Czyli okazali się być ludźmi nieposłusznymi Bożemu postanowieniu, Bożemu nakazowi. Bóg mówi tak, a oni nie zrobili, a więc okazali się nieposłuszni. W Ewangelii Mateusza zaś Pan Jezus w 28 rozdziale, w 19 wierszu powiedział: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Żeby kogoś móc ochrzcić, to ten ktoś się musi na to zgodzić. Jeśli się nie zgadza, to znowu podlega pod nieposłuszeństwo. A więc jest nieposłuszny, bo Bóg nakazał, Pan Jezus nakazał, aby ci, którzy, aby iść, nauczać, czynić uczniami, a w drugim etapie chrzcić. No ale jak można ochrzcić, jeśli ktoś się nie zgadza? A więc chrzest wodny, powtarzam raz jeszcze, po pierwsze, jest
aktem posłuszeństwa woli Bożej. Jest aktem posłuszeństwa Bożemu nakazowi. Może parę chwil na temat samego posłuszeństwa. Bracia i siostry, posłuszeństwo jest jedną z tych cech, której Bóg oczekuje od swoich dzieci. Ojcowie, czy wy oczekujecie posłuszeństwa od waszych dzieci? Matki, czy wy oczekujecie posłuszeństwa od waszych córek? Oczywiście, że jest nam bardzo miło, że taka jest powinność naszych dzieci, jeśli są pokorne, a nie zbuntowane, buntownicze, oczekujemy posłuszeństwa. Jeśli ojciec mówi, synu, zrób to, to syn posłuszny odpowiada, tak, tatusiu, zrobię to. Jeśli jest skrąbrny, nieposłuszny, zbuntowany, to może różnie zareagować. W każdym razie Bóg od swoich dzieci oczekuje przede wszystkim, powtórzmy sobie to raz jeszcze, posłuszeństwa. I gdybym was zapytał, dlaczego Abraham znalazł upodobanie w oczach Boga? Z jakiego powodu Abraham znalazł upodobanie w oczach Boga? Czy dlatego, że był Abrahamem? Przecież takich Abrahamów prawdopodobnie w tamtym czasie było więcej niż tylko jeden. Czy dlatego, że był żonaty? No też nie, bo takich żonatych pewnie było więcej niż tylko jeden Abraham. Dlaczego więc Abraham znalazł upodobanie w oczach Boga? Dlaczego Bóg się nie wstydzi nazywać ojcem Abrahama, Izaaka, Jakuba? Dlaczego Bóg się nie wstydzi powiedzieć, że Abraham będzie zasiadał wraz z Izaakiem, Jakubem i z wieloma, którzy przyjdą ze wschodu i zachodu i zasiądą za stołem w Królestwie Niebios? Dlaczego Bóg tak potraktował w sposób szczególny i osobliwy Abrahama? Dlaczego? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 26 rozdział, na pewno odpowie nam na to pytanie. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, w 5 wierszu jest tak oto napisane. Dlatego Abraham znalazł upodobanie w oczach Bożych, ponieważ był posłuszny. A więc okazywał posłuszeństwo Bogu. I popatrzcie na życie tego człowieka. Bóg powiedział Abrahamie, wyjdź z Ur Chaldejskiego, a Abraham się nie sprzecza. Abraham nie dyskutuje, Abraham się nie buntuje, bierze żonę Sarę, dołącza jego bratanek Lot i wychodzą z Ur Chaldejskiego. Popatrzcie dalej. Bóg mówi Abrahamie, ofiaruj swojego syna Izaaka na ofiarę paloną. Boże, kim ty jesteś? Co ty robisz? Bez miłosierdzia jesteś. Nie, nie. Abraham nie dyskutuje, Abraham się nie sprzecza. Abraham nie argumentuje, ja jestem jego ojcem i po moim trupie. Nie, nie. Abraham, posłuszny Bogu, czyni to, czego Bóg od niego oczekuje. A więc znalazł Abraham upodobanie w oczach Bożych, ponieważ był posłuszny Bogu. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę, na pewno, że nawet o Bożym Synu, Jezusie Chrystusie, jest w kontekście posłuszeństwa coś bardzo ważnego napisane. W liście do Filipian, w 2 rozdziale, w 8 wierszu, list apostoła Pawła do Filipian, 2 rozdział, 8 wiersz. Przypatrzmy się, co mówi Pismo Święte na temat posłuszeństwa, jeśli chodzi o Pana Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. A więc Pan Jezus nawet swoim życiem, swoim przykładem daje nam wzór, że mamy być posłuszni. Mamy być posłuszni. Bóg tego od nas oczekuje, że będziemy posłuszni Jego Słowu. A więc temu, co On powiedział.
Skoro mówiliśmy, bardzo krótko mówiliśmy o posłuszeństwie, no nie sposób pokazać wam całej plejady bohaterów Bożych, którzy byli posłuszni. Mojżesz był posłuszny, inni byli posłuszni. To kto czyta Biblię, ten wie, że wszyscy ci, których Bóg nosił w sercu swoim, w których miał upodobanie, przede wszystkim charakteryzowali się tym, że byli posłuszni. Ja muszę wyznać, że czasem mi się zdarza, że spotyka Bóg w moim sercu niestety krąbrność. A więc nie zawsze posłuszeństwo jest cechą mojego charakteru. Ubolewam nad tym. Proszę Pana, by mi przebaczył każde moje nieposłuszeństwo. Ale skoro mówiliśmy o posłuszeństwie, no to wypada, żebyśmy też przypatrzyli się na chwilę nieposłuszeństwu. Żebyśmy zobaczyli, kochani, że nieposłuszeństwo było i jest przyczyną większości tragedii, większości grzechów. Tak, tak, nieposłuszeństwo było i jest przyczyną większości grzechów. Gdybym was zapytał, z jakiego powodu nastąpił w niebie pierwszy grzech? Ja nie wiem, czy były następne, ale pierwszy grzech, o którym czytamy, że się pojawił w niebie. A kto był tym czynicielem tego grzechu, to też wiecie, bo już tutaj mówiłem wielokrotnie. Czym zgrzeszył ten przepiękny archanioł? Czym się charakteryzowała jego serce się charakteryzowało? Charakteryzowało się oporem, nieposłuszeństwem. Starałem się kiedyś także wytłumaczyć, na czym to nieposłuszeństwo polegało. W liście do Hebrajczyków, powtarzam, w liście do Hebrajczyków jest napisane, że w pewnym momencie Bóg zalecił, aby wszyscy aniołowie Boży oddawali chwałę Bożemu Synowi. Prawdopodobnie, mówią bibliści, nastąpiło to wtedy, kiedy Boży Syn postanowił pójść na tę ziemię, uniżyć się, stać się człowiekiem, przyjąć postać człowieka, dać się ukrzyżować. I wtedy Bóg, widząc to posłuszeństwo swojego Syna, nakazał, aby całe niebo, wszyscy aniołowie Boży oddawali Mu chwałę, Bożemu Synowi. I wtedy właśnie okazało się nieposłuszeństwo tego znakomitego archanioła, jutrzenki światłości. Gdy chodziło o oddawanie chwały Bogu, to nie miał w sobie prawdopodobnie żadnych oporów. Ale gdy teraz miał się pokłonić Bożemu Synowi, natychmiast powstał w nim bunt. Nieposłuszeństwo. Nie posłuchał Bożego zalecenia. No ale musimy powiedzieć i tak, że każde nieposłuszeństwo natychmiast pociąga za sobą konsekwencje. To nie jest tak, że my możemy być nieposłuszni, a Bóg pobłaża, patrzy na nas przez palce, nieposłuszni, a Bóg patrzy na nas przez palce. Nie, nie. Bóg często używa cierpliwości. Bóg często łaskę swoją jeszcze okazuje i jeszcze okazuje i jeszcze okazuje, ale nigdy nie wiemy, kiedy nastąpi koniec. I w tym momencie, kiedy tenże archanioł stał się nieposłuszny, Bóg zalecił, Bóg nakazał, Bóg spowodował, że został zrzucony z nieba. Stał się diabłem. A więc okazał się, pierwszy archanioł okazał się nieposłuszny. A niech mi będzie wolno zapytać was, kochani, dlaczego, albo na czym polegał pierwszy grzech na świecie? Na niebie już wiemy. A na czym polegał pierwszy grzech na ziemi? Może na tym, że Adam zdradził swoją żonę? No z kim? A może Ewa zdradziła swojego męża, poszła gdzieś na boki? No ale z kim? Nie było takiej możliwości. A czym więc zgrzeszyli nasi praprarodzice? No a dlaczego zgrzeszyli? Czym zgrzeszyli? No wszyscy wiemy. Nie po
posłuszeństwem. To nieposłuszeństwo polegało na tym, że Bóg dał możliwość spożywania ze wszystkich owoców w raju, z wyjątkiem tego jednego. No ale akurat pokusa przyszła, żeby spożyć z tego drzewa. I Ewa to zrobiła. Poczęstowała swojego męża. I jak myślicie, to nieposłuszeństwo spotkało się z konsekwencją? Oczywiście. Zostali wypędzeni z ogrodu Eden, a anioł stanął z ognistym mieczem, aby tam już nigdy więcej wejść nie mogli. Więc po raz drugi widzimy, że nieposłuszeństwo pociąga za sobą konsekwencje. No a czy moglibyście mi podpowiedzieć, czym zasłużyło sobie pokolenie Noego, pokolenie Noego na ten straszliwy kataklizm, o którym mówiłem w niedzielę? No tu chyba musimy sięgnąć po Słowo Boże. Proszę, pierwszy list Piotra, 3, 20 wiersz. Niegdyś były nieposłuszne. A więc czym zasłużyło sobie pokolenie Noego na wody potopu? Nieposłuszeństwem. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w którym tylko niewiele, to jest 8 dusz, ocalało przed wodą. Ale powodem tego nieszczęścia, tej tragedii było nieposłuszeństwo. Gdyby byli posłuchali Noego, gdyby być może posłuchali Boga, który mówił do ich sumień, ale oni nie posłuchali. Trwali w krąbrności. Szli w zaparte, jak to mówimy. No i co? Ponieśli konsekwencje, czy nie ponieśli konsekwencji? Kto był w niedzielę, ten słyszał. Ponieśli konsekwencje. Wody potopu unicestwiły całą cywilizację. I to nie była jakaś zemsta Boga, tak jak mówimy w niedzielę. Po prostu Bóg widział, że gdyby tę ludzkość zostawił, to ona by doszła do takich nizin grzechu, że trudno sobie wyobrazić. Dlatego Bóg chciał przerwać to i rozpocząć od nowa. Ale wracając jeszcze raz do tego, nieposłuszeństwo było tym motorem, tym powodem. No a chciałbym wam teraz przedstawić człowieka, którego znamy, pierwszego króla izraelskiego, Saula. I o nim czytamy w 15 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej. Pierwsza księga Samuelowa, 15 rozdział, wiersze 22 i wiersz 23. Człowiek skądinąd bardzo szlachetny, posłuszny ojcu. Kiedy zgubiły się oślice, ojciec kazał, syn bez namysłu poszedł. Tak, i wiele innych pozytywnych cech możemy znaleźć w postawie Saula. Ale w pewnym momencie coś się wydarzyło. Czytajmy 22 i 23 wiersz. Czytamy tak. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, moje dopowiedzenie, i byłeś nieposłuszny, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Błaha sprawa. Zdawałoby się, że Bóg powinien to puścić w niepamięć. No to, bo to rzeczywiście była błaha sprawa. Bóg kazał usunąć ziemię Amalekitów. Może kiedyś będę o tym mówił, dlaczego. A Saul ważył się wbrew woli Bożej pozostawić niektórych, a zwłaszcza króla Aga. No i to było ewidentne nieposłuszeństwo.
Dlatego Bóg potraktował tak bardzo surowo Saula. Koniec, skoro okazałeś się nieposłusznym w tym małym, jaka pewność, że będziesz posłuszny w innych? Dlatego przestajesz być królem. A poza tym dziwną opinię na temat nieposłuszeństwa spotykamy tutaj w wierszu 23. Bowiem jest tu powiedziane, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak grzech czarowania, jak bałwochwalstwo. A jakim grzechem jest grzech czarowania? Jakim grzechem jest grzech czarowania? Gdy otwieramy piątą księgę Mojżeszową, to dowiadujemy się, jakim grzechem jest grzech czarowania, do którego Pan Bóg porównał nieposłuszeństwo. 18 rozdział, 10 wiersz. Powiada Bóg tak do swojego narodu, który wchodził do ziemi obiecanej. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza syna swego czy córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wywołujący zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Obrzydliwością. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, że jest to ohydą w oczach Boga. Skoro grzech czarowania jest ohydą, jest obrzydliwością w oczach Boga, a Bóg mówi do Saula, że również grzech nieposłuszeństwa jest takim samym grzechem jak grzech czarowania, to czym jest nieposłuszeństwo w oczach Boga? No myślmy logicznie, ohydą. Jest obrzydliwością. Jest taką samą obrzydliwością jak grzech czarowania. Zaliczony jest grzech nieposłuszeństwa do tej samej kategorii obrzydliwych grzechów jak grzech czarowania. No więc nieposłuszeństwo. Czy w tym wypadku także nieposłuszeństwo pociągnęło za sobą konsekwencje? Oczywiście. Gdybyście czytali dalej, dowiedzielibyście się, że ze względu na to nieposłuszeństwo Duch Święty odstąpił od Saula, a duch zły zaczął go trapić. Zstąpił zły duch na Saula i zaczął go trapić. I potem zaczęły się kontakty z wróżką i potem zaczęły się rzeczy niegodziwe. Zaczął prześladować swojego zięcia Dawida, czyhać na jego życie. No i niestety marnie skończył ten bądź co bądź na początku bardzo przykładny synek, jakbyśmy powiedzieli. Posłuszny był ojcu swojemu, ale dopuszczenie nieposłuszeństwa pociąga za sobą zawsze dramat, zawsze tragiczne konsekwencje. I może jeszcze jeden przykład. Tym razem już nowotestamentowy przykład. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 11. Od wiersza 20 czytamy o niektórych miastach, w których Pan Jezus głosił Ewangelię. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się u was stały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, aż do nieba wywyższony będziesz, aż do piekła zostaniesz strącony. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Może ktoś powiedzieć, pastorze, tu nie ma mowy o nieposłuszeństwie. Jest mowa o nieposłuszeństwie. Domyślacie się zapewne, na czym to nieposłuszeństwo polegało. Pan Jezus przyszedł do Chorazynu, głosił Ewangelię, wzywał do opamiętania i pokuty.
Pan Jezus przyszedł do Betsajdy, głosił i wzywał do pokuty. Przyszedł do Tyru, robił to samo. W Sydonie robił to samo. A w Kafarnaum czynił to także. Ale jaka była ich reakcja? Akceptująca? Przyjmująca? Zgadzająca się? Potwierdzająca? Jaka była ich reakcja? Reakcja tych mieszkańców tych miast. Tak, Panie, Tyś to powiedział i my to robimy. Ty wzywałeś do opamiętania pokuty, my to robimy, tak jak choćby Niniwa, do której dotarł Jonasz. Czy okazali się posłusznymi mieszkańcy tych miejscowości? Nie, Pan Jezus od razu mówi, no cóż z tego, że słuchaliście, skoroście nie posłuchali. I w związku z tym pociągnięte zostaniecie do odpowiedzialności. Ostatni raz, jak byłem w Ziemi Świętej, przewodnik zawiózł nas do Chorazynu, do tej miejscowości, która tu jest wymieniona na pierwszym miejscu. Nie wiózł nas już do Betsajdy, ale do Chorazynu. I zapewniam was, bracia i siostry, że pozostały po tym mieście tylko zgliszcza, tylko ruiny. Kamienie, ruiny, kamienie, ruiny. Podobnie zresztą w Kafarnaum. W tym mieście, w którym wydarzyło się tak wiele cudów, no co do dzisiaj pozostaje, kto był, ten wie. No ruiny. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że się okazały być nieposłuszne. A więc jakżeż niebezpieczna jest postawa nieposłuszeństwa. Niebezpieczna jest postawa nieposłuszeństwa. Czy pamiętacie, jaki podtytuł rozważamy? Chrzest wodny jest aktem posłuszeństwa. Nie komentujemy tego. Nie zwołujemy synodu. Nie zwołujemy debaty. Nie rozczłonkowujemy, nie zastanawiamy się. Tylko jest napisane, a moją rzeczą jest być posłusznym temu, co jest napisane. Jeśli Pan Jezus wzywa nas do opamiętania i pokuty, to nie mogę mówić, a Panie, no wiesz, ja jestem ostatecznie nie aż taki zły, tamten jest gorszy. Mój pradziadek chodził do kościoła, mój dziadek chodził do kościoła, mój ojciec chodzi do kościoła, no więc Panie, no nie dyskutujemy. Diabeł nam potrafi tak wytłumaczyć, jeśli zaczniemy dyskutować, że dojdziemy do wniosku, że Pan Jezus się pomylił, wzywając nas do opamiętania. Podobnie rzecz się ma z tym faktem. Nie dyskutujemy. Napisane czynimy. Błogosławieni, którzy słuchają i czynią, wykonują, a nie dyskutują, a nie rozważają, a nie medytują, bo diabeł potrafi to tak pokręcić, że dojdziemy w końcu do wniosku, że Biblia się myli, każąc nam robić to czy owo. A więc mówimy, że chrzest wodny jest niczym innym jak aktem posłuszeństwa, bo tak jest nakazany. Bo tak jest nakazany. Kiedy Piotra zapytano w Dzień Zielonych Świąt, na pewno pamiętacie to, co jest napisane. Gdy Duch Święty zstąpił w Dzień Zielonych Świąt, i Jerozolima się zbiegła, aby oglądać ten fenomen, to zjawisko. Wtedy ludzie zapytali, co mamy czynić, mężowie bracia? To są Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Drugi rozdział, wiersz 37. Co mamy robić, Piotrze? W obliczu tego, cośmy widzieli, co mamy robić, mężowie bracia? A jakiej odpowiedzi udziela Piotr? A Piotr do nich: opamiętajcie się. Czy na tym zakończył? Też w waszych Bibliach jest napisane? I niechaj każdy z was da się ochrzcić. Czy jest to nakaz? Tu Piotr nie przekazuje swojego widzimisię, swojej woli. To jest to, co Duch Święty przekazał Piotrowi do powiedzenia tym ludziom. A więc po pierwsze, opamiętajcie się, nawróćcie się, a potem dajcie się ochrzcić.
No i co jest dalej powiedziane? W wierszu 41 jest powiedziane tak. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, domyślam się, że pewnie nie wszyscy. Ci, bo gdyby tego słowa ci nie było, to bym mniemał, że wszyscy. Ale prawdopodobnie byli tacy, podobnie do faryzeuszów, nauczonych w piśmie, ale kto wie, a po co, a na co. Ci więc, spośród tych tłumów, które słuchały, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. Oto wzorcowa postawa. Oto postawa rekomendowana. Posłuszeństwo Bożemu Słowu. Błogosławiony, kto czyta i błogosławiony, kto jest posłuszny. I okazuje się, że diabeł też wierzy. Czy się ze mną zgadzacie? Wierzy. Tak jest napisane. Diabeł też wierzy. No jak mógłby nie wierzyć, że jest Bóg, skoro przybyło w Jego obecności? Jeszcze coś więcej ma miejsce w Jego postawie. Drży, bo wie, że czeka go sąd. On już widzi swoimi oczami to wrzucenie w jezioro ogniste, o którym mówi Apokalipsa, rozdział 20. On już to widzi i drży. Diabeł wierzy i drży. Nie wystarczy wierzyć. Trzeba też być posłuszny Bożemu Słowu. To, co Boże Słowo nakazuje. Czym jeszcze jest chrzest wodny? Oprócz aktu posłuszeństwa. Chrzest wodny jest także symbolem pogrzebu i zmartwychwstania. Apostoł Paweł w liście do Rzymian ważył się tak o to napisać. List apostoła Pawła do Rzymian, 6 rozdział, no, od 1 należałoby czytać wiersza. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Nie będę czytał dalej, to sobie możecie uzupełnić w waszych domach. Apostoł Paweł rozwodzi się tutaj nad pewną prawdą. Mówi o tym, że Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, i to wszyscy się z tym zgadzamy. Mówi o tym, że Chrystus został złożony do grobu, i z tym się też wszyscy zgadzamy. I mówi o tym, że Chrystus trzeciego dnia został z martwych wzbudzony. I to też jest oczywista prawda. Ale apostoł Paweł powiada także, że my, którzy uwierzyliśmy, zostaliśmy w Chrystusa wszczepieni. Znaleźliśmy się w Nim, jesteśmy w Nim. A więc poprzez wiarę jesteśmy w Chrystusie Jezusie. A zatem skoro jesteśmy poprzez wiarę w Chrystusie Jezusie, to poprzez wiarę przyjmujemy i te trzy fakty, o których mówiłem. Że gdy Chrystus umierał na krzyżu, myśmy wraz z Chrystusem umarli dla tego świata, dla grzechu w tym świecie. Powiada apostoł Paweł, dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja jestem ukrzyżowany dla tego świata. Ja nie należę do tego świata, ponieważ wraz z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. I nie żyję już ja, jak mówi w liście do Galacjan Paweł, ale żyje we mnie Chrystus. To jest wiara. Oczywiście myśmy nigdy nie byli na krzyżu, nigdy nie wbijano gwoździ w nasze ręce, ale poprzez wiarę jesteśmy w ciele Jezusa Chrystusa, który za nas umiera. Ale dalej, Pan Jezus nie pozostał na krzyżu. Skoro nie pozostał na krzyżu, to również my nie pozostaliśmy na krzyżu. Pan Jezus po śmierci został złożony do grobu.
Wraz z Nim, jeśli jesteśmy z Nim w wierze złączeni i my zostaliśmy złożeni do grobu. Prawda, że w to trudno uwierzyć. No ale wiara nie pyta się naszego rozumu. My nie chodzimy według widzenia, według rozumu, choć dzięki Bogu za nasz rozum, ale chodzimy wiarą, a wiara opiera się na Bożym Słowie. A więc wraz z Nim zostaliśmy złożeni do grobu. Powiesz, ale kiedy to się stało? Ja nigdy do grobu nie byłem wkładany. Może nie byłeś nigdy do grobu wkładany, dlatego że nigdy nie umarłeś. Bo gdybyś umarł, to byś został włożony do grobu. Czy jeśli wasi najbliżsi umierali, ciągle leżą w waszych pokojach, w waszych domach? Spróbowalibyście. Spróbowalibyśmy. Ludzi, którzy umierają, siłą rzeczy grzebie się, chowa się, czyli odbywa się pogrzeb. Ponieważ umarł, w związku z tym został pogrzebany. Niezależnie od tego, czy to była żona, czy to był mąż, czy to był brat, czy ojciec, czy matka, śmierć to jest pierwsza rzecz, drugą rzeczą jest pogrzeb. Nie zostawia się umarłych ludzi na zewnątrz. I jeśli duchowo umarliśmy z Chrystusem, to rzeczą konieczną jest, żebyśmy zostali teraz, no podpowiedzcie mi, pogrzebani. Nie może trup chodzić po ziemi, bo go sanepid zaraz przyłapie. Trup musi być pogrzebany. No więc kiedy następuje nasze pogrzebanie, jeśli wiarą przyjęliśmy, że z Chrystusem zostaliśmy ukrzyżowani? Paweł to wyjaśnia. Nie, oczywiście nikt dołu nie kopie, nikt ziemi nie wybiera, ale chrzest to jest nic innego jak zanurzenie, baptizo, pamiętacie, ostatnio mówiłem? To jest zanurzenie w wodzie i ta woda jest jakby tą symboliczną ziemią, która nas przyjmuje jako umarłych dla tego świata. Wraz z Chrystusem umarliście i wraz z Chrystusem przez chrzest, powiada Paweł, zostaliście pogrzebani. Zostaliście pogrzebani. A więc zostaliśmy, odbył się pogrzeb. Odbył się pogrzeb gdzieś w jakimś miejscu, gdzie byliśmy ochrzczeni. Zostaliśmy zanurzeni, baptizo, zanurzeni, ochrzczeni w wodzie, a więc pogrzebani. No ale mam radosną wieść dla was. Tam nie pozostaliśmy w grobie. Dlaczego? Bo nasz Pan nie pozostał w grobie. Kto był w Palestynie, w tym ogrodzie, to widział tabliczkę, nie ma go tu, on zmartwychwstał. Ja to widziałem chyba 2 czy 3-krotnie. Tam wieczerze nawet obchodziliśmy przy tym grobie na pamiątkę nie śmierci, ale zmartwychwstania Jezusa. Bo Jezus zmartwychwstał. Grób jest pusty. A zatem jeśli umarliśmy z Chrystusem, zostaliśmy wraz z Nim przez chrzest pogrzebani. Ale Jezus nie pozostał w grobie. Jezus zmartwychwstał po 3 dniach, a zatem chrzest to zanurzenie, pogrzebanie, ale za chwilę podniesienie, czyli symbol zmartwychwstania. Zmartwychwstaliśmy do nowego życia. I o tym mówi tutaj apostoł Paweł. A więc czym jeszcze jest chrzest? Chrzest jest jeszcze pogrzebaniem. Po pierwsze, pogrzebaniem naszego starego człowieka w wodzie symbolizującej grób i jednocześnie zmartwychwstanie do nowego życia. Dlatego apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, 12 rozdział, mówi: składajcie ciała wasze jako ofiarę, jaką? Żywą! Świętą, miłą Bogu! Nie umarluchów, ale żyjących, bo my wraz z Chrystusem zmartwychwstaliśmy. Żyjemy! List do Galacjan, 2 rozdział, 20 wiersz. Z Chrystusem, to co już cytowałem, jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Amen. Halleluja.
No, entuzjazmu to ja tu dzisiaj nie słyszę. A więc z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani, z Chrystusem zmartwychwstaliśmy i w Chrystusie Jezusie żyjemy. Dlatego Paweł nie zwraca się do nas, jak powiedziałem już w liście do Rzymian, i wy umarli, ale jako żyjący ofiarowujcie, składajcie ciała wasze Chrystusowi do dyspozycji.